Koniec sierpnia przyniesie nam bardzo zróżnicowaną pogodę. Na zachodzie jutro zimno i deszczowo, a na wschodzie upał i mnóstwo słońca. Aleksandra Kostka, zapraszam na szczegóły. Polska jest w zasięgu pofalowanego frontu, który jak na razie nie zamierza nas opuszczać. Jego przemieszczanie się raz w lewo, raz w prawo przynosi w wielu miejscach deszcz i burze i dlatego pogoda jest zmienna. Do tego warto dodać, że wspomniany front jest swoistą granicą między tym gorącym powietrzem z południa Europy, a dużo chłodniejszym płynącym z północy. No i na styku tych dwóch różnych mas możemy spodziewać się gwałtownych zjawisk. Już w nocy przygotujmy się na wyładowania atmosferyczne w regionach centralnych i częściowo zachodnich i południowych. Burze uwaga z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Przelotne opady również w całej Polsce zachodniej i północnej, a sucho na południowym wschodzie, ale tam lokalne mgły. Temperatura od 14 do 19 stopni z wyraźnym podziałem na chłodniejszy zachód i cieplejszy wschód. I taka różnica będzie też jutro od rana, około godziny 10 w Szczecinie czy Poznaniu. Proszę bardzo, 15-16 stopni, a w tym samym czasie w Lublinie czy w Rzeszowie 26-28. Pofalowany front z deszczem da o sobie znać w postaci opadów w województwach północnych i na zachód od Wisły, gdzieniegdzie może zagrzmieć. A w drugiej części dnia też na zachodzie deszczowo, no i ostrzegamy przed gwałtownymi burzami. Pojawią się one lokalnie, głównie na Mazowszu, ziemi łódzkiej i w regionach południowych. Im dalej na wschód, tym spokojniej i więcej słońca, ale i goręcej. Aż 34 stopnie prognozujemy na termometrach na Podkarpaciu. Z kolei na Pomorzu do końca dnia ma być zaledwie 16 stopni. Ciśnienie wciąż spada. W Warszawie 989 hektopaskali. Wiatr poza burzami słaby i umiarkowany. A w kolejnych dniach nieco chłodniej. No i wciąż taka deszczowa i słoneczna przepychanka. Wspomniany front na początku cały czas ma zalegać nad naszym krajem. W środę wszędzie opady, burze z deszczem na wschodzie, a sam deszcz na zachodzie kraju. Z kolei w czwartek w wielu miejscach naszą przepychankę wygra słońce, a deszczowo już tylko na północnym zachodzie i w górach. Jeśli prognozy się sprawdzą, to pierwsze dni września będą z dużą ilością słońca, z przyjemną temperaturą i tylko w pasie nadmorskim tu i ówdzie chwilami pokropi deszcz. A początek nowego tygodnia? Znów może być gorący. Lato cały czas nie daje za wygraną. Do widzenia.